Dobry wieczór Państwu. Ponieważ zostało powiedziane tak dużo o Ani jako osobie i twórczości, ja tylko dodam po prostu słowo satysfakcji, że po raz kolejny mogę pracę oglądać Ani w po prostu w innym kontekście. Czy się sprawdza ten kontekst, to sami Państwo ocenią, natomiast obrazy jako dobre widzimy, że pozostają no, nadal dobre. I to, że Ania jest świetną malarką, to wszyscy wiedzą. Natomiast dzisiaj jeszcze się dowiedzieliśmy, że jest mistyczką, co jestem po prostu tym poruszony i dlatego trochę straciłem animusz do przemówień. Niemniej cieszę się niezmiernie. Oczywiście te aspekty duchowe były zawsze w jej twórczości, więc jakby uprawnione jest takie wyrokowanie. Jako osoba jest no, niezwykle miła i taka, która po prostu zachęca innych również do twórczości. Bardzo gratuluję kolejnej wystawy Ani w tym miejscu. Myślę, że skoro pani dyrektor zapowiedziała, że to jest pierwsza inaugurująca wystawa w tym miejscu, to sądzę, że poziom, który został tutaj zaproponowany i blask tych dzieł będzie po prostu wyznacznikiem następnych spotkań ze wspaniałą sztuką, czego życzę. Jeszcze raz gratuluję. Chciałabym zaprosić tutaj naszą panią prezes naszego związku artystów. Panią możemy nie zapomnieć. Witam Państwa serdecznie. Witam, bo widzę tu przeważnie, słuchajcie, naszych artystów z naszej tutaj mazowieckiej, naszych członków. Ania też jest tutaj członkiem. Jesteś Aniu. Ja się wyrywam. Ja też w zeszłym roku piękną wystawę. Bardzo mi się podoba, myślę, że będziemy też mieli jeszcze tutaj dodatkową galerię do wystawiania. Prawda, pani kurator? Żeby pani zobaczyła, ile tu jest artystów, no mogę powiedzieć, że 3/4. I poziom ich prac jest też wspaniały. Także widzę, że się pani dopiero zapoznaje z malarstwem. Mamy 1500 członków i fantastycznych malarzy, artystów, nie tylko grafików, tak, jest speców od tkaniny i od rzeźby, więc liczę na stałą współpracę, proszę Państwa, tej galerii z nami. No Ania, faktycznie bardzo ją lubimy, bo raz, że jest fantastycznym człowiekiem, to jedno, i fantastycznym artystą, jestem fanką jej obrazu, Aniu. Bardzo cieszę się z tej wystawy. Pozdrawiam Państwa serdecznie i myślę, że będziemy się tutaj dosyć często spotykać. Dziękuję pięknie. Kuma. Papieża. Aspekt papieża. Nie. Ania od 28 lat pracuje z bardzo dobrą rodziną, założyła i prowadzi galerię Dymfini. I trzeba powiedzieć, że przez to, że ona jest człowiekiem niezwykle wysublimowanym, to znaczy to jest człowiek, który będąc właśnie artystą, potrafi ściągnąć
artystów, bo to są po prostu potrzebne dusze. Dzięki temu Galeria de Chile osiągnęła ten wysoki poziom w kraju zagranicznym. A jeszcze chciałbym dodać drugą rzecz. Rysia przyszła, musi żebrać, bo za późno, już nie stoi wino, musi żebrać. Rysia jest największą żebraczką w Warszawie.